No, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Marcin z kanału jeszcze Made in Scotland, ponieważ ten kanał być może zmieni nazwę, ale nie o tym dzisiaj chciałem gadać. W każdym razie zmieni tylko nazwę, nie zmieni się kanał, nie zmieni się, powiedzmy, tematyka. Są to daily vlogi kręcone przeze mnie, czyli przez osobę mieszkającą w Szkocji, na emigracji. Mieszkam tutaj od 12 lat z żoną i z synem, ale również nie o tym chciałem dzisiaj mówić. Tak w ogóle to przepraszam za ten wystrój, który jest za mną. Mój syn 2 dni temu miał 13 urodziny i jeszcze pozostał wystrój, no ponieważ nie chciał, żebyśmy tego jeszcze ściągali. No sami rozumiecie, dzieci mają różne tam swoje potrzeby. Nie chciał ściągać, no to nie ściągamy, niech się cieszy. Niech przeżywa swoje urodziny jeszcze jakiś czas. Później będzie miał kolejne i kolejne i kolejne. Ale nie o tym również chciałem gadać. Słuchajcie, ja, tak jak już wspomniałem, mieszkam na emigracji w Szkocji. Osoby, które śledzą ten kanał już od jakiegoś czasu, to zapewne wiedzą, czym ja się tutaj zajmuję, co my tutaj robimy i dlaczego jesteśmy na tej emigracji. Ale teraz wiem, że ten temat jest wałkowany i ten temat jest poruszany wielokrotnie. Na moim kanale również był poruszany, ale wiem jednocześnie, że jest duże zapotrzebowanie, aby mówić o tym. No jest dużo po prostu ludzi, którzy nadal nie wiedzą, co zrobić. Jest dużo ludzi, którzy nadal się zastanawiają, w którą stronę pójść, jakie decyzje podjąć. Ja uważam, że ja poniekąd znam odpowiedź na parę pytań. Wynika to z głębokich przemyśleń lub po prostu z takiej zwykłej ludzkiej empatyczności. No, czy ja jestem empatyczny? Nie wiem, ale na pewno staram się. Nie wiem, czy mi to wychodzi. Jeżeli mi to nie wychodzi, to na pewno będę nad tym pracował, żeby to wychodziło jeszcze lepiej. No, dzisiaj chciałem właśnie powiedzieć o kwestii emigracji, reemigracji, powrotu do Polski bądź pozostaniu na emigracji. Czuję po prostu taki społeczny obowiązek, żeby o tym mówić. Tak myślę, że to troszkę może wynika z mojego charakteru dziennikarskiego. Ja jestem dziennikarzem amatorem. Podkreślam tutaj amatorem, to jest bardzo ważne słowo, ponieważ gdzieś tam w przeszłości zdarzyło mi się współpracować z jakimś czasopismem, czy napisać jakiś artykuł gdzieś do jakiejś gazety, ale to były tylko takie amatorskie wyczyny, amatorskie próby. Nigdy jakby nie rozwinęłem tego, ale gdzieś tam głęboko w sobie jestem tym dziennikarzem amatorem, człowiekiem, który stara się, tak jak mówiłem, kierować empatią w swoim życiu, który stara się być przede wszystkim empatyczny. dlatego czuję jakby jakiś taki społeczny obowiązek, żeby Wam o tym mówić, żeby Wam w tym pomóc na tyle, ile ja potrafię, na tyle, ile być może mi się wydaje, że ja potrafię. Słuchajcie, moi drodzy, temat kwestii powrotu do Polski bądź pozostaniu na emigracji przewija się nie tylko przez YouTube, ale przewija się w ogóle przez internet. Ostatnio właśnie można powiedzieć, że można obserwować taki trend związany z powrotem do Polski z emigracji i to po wielu, wielu, wielu latach i spowodowane jest to na pewno wieloma czynnikami. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to z całą pewnością wpłynęło na to kwestia Brexitu. Przed Brexitem, w trakcie, że tak powiem, realizowania się tego Brexitu, po Brexicie do Polski wróciło sporo osób z różnych powodów. Bardzo często z tego, co ja zauważyłem, co ja czytałem, jednym z tych powodów jest po prostu taka niepewność, no bo Brexit tak naprawdę postawił wielką kropkę nad i, a tak naprawdę postawił pytajnik, może bardziej w ten sposób, może bardziej w tym kierunku. Został postawiony ogromny pytajnik, co dalej? I to nie dotyczyło się tylko emigrantów, nie tylko z Polski, ale z różnych krajów, szczególnie Europy Wschodniej, Europy Środkowej, ale dotyczyło to naprawdę wszelkich i dotyczy nadal to wszelkich sfer życia. Dotyczy nadal, chociaż dzisiaj sytuacja już jest jaśniejsza, dzisiaj już to jest bardziej klarowne, dzisiaj już bardziej można określić się i generalnie określić swoje miejsce w tym całym Brexicie i swoją rolę w tym całym Brexicie. Ale na pewno nie będę tutaj rozważać kwestii gospodarczych, kwestii jakichś tam ekonomicznych,
kwestii wymiany handlowej, czy po prostu bankowości, czy jeszcze jakikolwiek inny, czy edukacji, bo to też jest istotne. Natomiast no, powiem, jak to wpłynęło na emigrantów. No, na pewno wpłynęło to na emigrantów w ten sposób, że nasi rodacy, bo tu będę mówić o Polakach szczególnie, no, zaczęli dość intensywnie wracać do kraju. Niektórzy wrócili już przed Brexitem, którzy, że tak powiem, ich powrót był podyktowany właśnie samym faktem nadchodzącego Brexitu. Niektórzy wracali w tym czasie, kiedy właśnie ten proces, te ustalenia, te rozmowy trwały, a niektórzy wracają właśnie obecnie. No i tak jak jest w tytule tego filmu, ja tu chciałem przestrzec jako właśnie mój społeczny obowiązek, bo tak czuję, że mam taki społeczny obowiązek. No nie będę tego wyjaśniał, nie będę nad tym filozofować. Po prostu czuję taki obowiązek, żeby podzielić się z moimi przemyśleniami, moim zdaniem, moim doświadczeniem, dlaczego nie należy podejmować pochopnej decyzji o powrotu do Polski. Moi drodzy, ja już kiedyś nagrałem film o takich psychologiczno, powiedzmy, filozoficznych aspektach kwestii emigracji, bądź reemigracji, bądź powrotu do Polski. I tam mówiłem o takich kwestiach, że twoją ojczyzną może być cały świat, gdzie chleb tam ojczyzna, że możesz gdziekolwiek mieszkać i czuć się jak w domu. I jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć ten odcinek, jeżeli ktoś by chciał właśnie zobaczyć, o czym ja tam mówiłem, no ten film spotkał się z dość dużym zainteresowaniem, spotkał się z przychylnością, jak i z krytyką, także na pewno był kontrowersyjny, więc zachęcam do obejrzenia. Odnośnik się pojawi tu, bądź tu, nie jestem pewien, gdzie YouTube to wrzuci, po której stronie ekranu. W każdym razie gdzieś pojawił się tu lub tu w tej chwili. Zachęcam. Natomiast dzisiaj powiem o takich czysto praktycznych powodach, dlaczego ja przestrzegam przed tak zwanym pochopnym powrotem do Polski. Moi drodzy, na pewno wiele osób, które wróciło do Polski lub które są w trakcie powrotu do Polski, są to osoby, które przemyślały swoją decyzję i są to osoby, które jakby mają zabezpieczenie finansowe lub zabezpieczenie w postaci pracy, która na nich tam czeka. I ja tutaj jakby, no ja tutaj generalnie nie chciałbym wtedy, w tym momencie tego komentować, no bo wyobrażam sobie taką sytuację. Mam możliwość powrotu do Polski, czeka tam na mnie dobra praca, mam jakieś tutaj zabezpieczenie finansowe, które wezmę ze sobą. No wtedy ta decyzja robi się znacznie łatwiejsza, bo wiesz, że nie pojedziesz do Polski, nie wylądujesz na ulicy lub nie wylądujesz w urzędzie pracy. Więc decyzja podyktowana takim czymś jest na pewno łatwiejsza i można powiedzieć, że często jest przemyślana. Natomiast takich osób, które mają zabezpieczenie finansowe i na których czeka dobra praca, to jest naprawdę garstka. Dlaczego o tym mówię? No nie, bo niektórzy mogą powiedzieć, że no ja mam zabezpieczenie finansowe, mogę wrócić spokojnie do Polski. I okazuje się, że ta osoba ma 5000, powiedzmy, funtów oszczędności. Jeżeli jeszcze masz mieszkanie i masz dom w Polsce, i jeszcze jesteś singlem, bo to też jest różnica, będąc singlem, a mając rodzinę. Więc masz mieszkanie lub dom, jesteś singlem, to te 5000 funtów, no to przy dzisiejszym kursie funta jest to, powiedzmy, jakieś 25 tysięcy złotych. To jeszcze generalnie możesz sobie jakoś poradzić, możesz sobie pozwolić na to, że przez pierwsze 2-3 miesiące będziesz szukał pracy, będziesz przebierał, będziesz odrzucał te mniej, powiedzmy, intratne propozycje, więc będziesz się sam finansował. Natomiast jeżeli to będzie, wiadomo, przedłużało się, więcej niż 3 miesiące trwało, no to okaże się, że te 5000 funtów to naprawdę ci bardzo szybko stopnieje. I w pewnym momencie znajdziesz się w takiej sytuacji, w jakiej byłeś przed emigracją do Wielkiej Brytanii. Ale tak jak powtarzam, będąc singlem czy singielką, generalnie ten film może cię nawet zdenerwować. Chociaż ja tu nie chcę nikogo denerwować, ale generalnie może ten film nie do końca być dla ciebie. No bo ja sobie teraz tak wyobrażam, jestem singlem, nie jestem singlem, ale gdy byłbym singlem, to pewnie moje myślenie o powrocie do Polski byłoby nieco inne niż teraz.
ja teraz ja mam rodzinę, mam żonę i dziecko, ale nie aż tak bardzo inne. Nie aż tak bardzo inne, kierując się właśnie tym, jaka sytuacja aktualnie jest w Polsce. I jeżeli chodzi o sytuację ekonomiczną w Polsce, o sytuację na rynku pracy, no to ze źródeł takich jak różne dzienniki, informacje, filmy, rodzina i znajomi w Polsce oraz kontakt z osobami, które wróciły do Polski, to z takich źródeł wiem, że faktycznie na rynku pracy w Polsce się znacznie poprawiło. Ale poprawiło się głównie, jeżeli chodzi o ilość oferowanej pracy. Natomiast o wynagrodzenie, jakie jest oferowane, nadal jest nad czym się zastanawiać i nadal jest nad czym właśnie dyskutować. Moi drodzy, sam przeglądam oferty pracy z czystej ciekawości, jak jestem w Polsce. I rzeczywiście są potrzebne ręce do pracy. I rzeczywiście w wielu zawodach, w wielu firmach są braki, jeśli chodzi o ludzi. No nie ma kto po prostu pracować. Dlatego z tym nie ma problemu. Ale teraz jest pytanie, za jaką cenę, za jakie wynagrodzenie. Bo jeżeli ty jesteś nawet singlem bądź singielką i tutaj w Wielkiej Brytanii zarabiasz te 1200-1500 funtów, a w Polsce zarobisz na początek 2-2,5 tysiąca złotych, no to warto sobie to przekalkulować, czy bardziej ci się opłaca pracować na 1500 funtów w UK, czy na 2000, 2,5 tysiąca złotego w Polsce. Co podkreślam, wiem to, że 2,5 tysiąca złotych w Polsce, jeśli nie masz znajomości, jeśli nie masz kontaktów, to 2,5 tysiąca złotych w Polsce to jest tak, no, no nadal niezbyt proste, żeby to zarobić, tak? Nadal to nie jest takie zbyt proste, nadal to nie jest zbyt takie oczywiste. Trzeba podkreślić też, że w Polsce, bo ja tu zaczynam brzmieć jak osoba, która zniechęca do powrotu do Polski. Broń Boże, nic takiego nie ma. Ja tylko po prostu analizuję aktualną sytuację w Polsce i aktualną sytuację tutaj. Gdzieś na emigracji, powiedzmy w UK, bo ja mieszkam w UK, więc ta moja analiza tak naprawdę opiera się na tym, co się tutaj w UK dzieje, wyprawia. Także moi drodzy, wiele osób powracało dość spontanicznie z tych powodów, o których mówiłem, czyli Brexit, strach przed Brexitem, strach, co będzie po Brexicie. I wiele osób wiem, że wróciło dlatego, no bo właśnie się tego wszystkiego obawiało i wiele osób tak naprawdę wróciło spontanicznie, nie przemyślając swojej decyzji i teraz te osoby mogą, no mogą nawet popadać w jakieś depresje, mogą żałować powrotu, mogą, no mogą nawet próbować wracać z powrotem. Także nie podejmujmy decyzji pochopnie, bo w Polsce nadal sytuacja, jeśli chodzi o zarobki, jeśli chodzi o poziom życia, tak mówiąc generalnie, nadal nie jest, no to, że nie jest lepsza niż w Wielkiej Brytanii, to nie budzi wątpliwości, ale nadal nawet się nie zbliżyła do Wielkiej Brytanii. I ja wiem, że w tym momencie mogą pojawić się słowa krytyki bądź nawet hejtu. No trudno. Ja po prostu, tak jak mówię, ja czuję taki społeczny obowiązek, żeby to powiedzieć, co mówię, więc no nie będę jakby tu się obawiał jakiejś krytyki czy nawet hejtu. Także moi drodzy, i to i też oczywiście mówię o takim uśrednionym życiu, bo wiadomo, każdy żyje tak, jak mu się podoba i każdy ma takie wydatki, jakie ma. Więc jeżeli masz, powiedzmy, taki tryb życia, że wydajesz wszystko na imprezy, używki, w ogóle same przyjemności, no to gdziekolwiek byś nie mieszkał, to wszędzie ci będzie źle i wszędzie ci będzie mało, bo no jednak takie rozrywki kosztują. Ale jeżeli jesteś osobą, masz rodzinę, żonę, męża, dzieci lub jesteś singlem, ale singlem takim, który jest w miarę oszczędny, czyli który nie zużywa wszystkich pieniędzy na rozrywki, to uważam, że nadal w Wielkiej Brytanii czy w innym kraju Europy, na przykład w Niemczech, nadal w tych krajach będzie ci się lepiej żyło niż w Polsce. Ja wiem, że czasem ta różnica może być niewielka, że to nie jest tak, że wrócisz do Polski i nie będzie cię stać, żeby kupić
będziecie stać najwyżej na zakup 15-letniego samochodu, a w Wielkiej Brytanii kupisz 12-letni samochód, ten sam, tej samej marki, czyli 3 lata młodszy tylko. Wiem, że czasem są takie różnice, ale jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że są jeszcze inne aspekty powrotu do Polski. Są jeszcze inne aspekty, są kwestie takiego codziennego życia, są kwestie edukacji, są kwestie wychowania dziecka, są kwestie nawet takiej zwyczajnej codzienności, takiej zwyczajnej ludzkiej empatii, którą spotykasz lub nie spotykasz jej na co dzień. Są kwestie kontaktu z urzędnikami, są kwestie kontaktu z bankowcami i generalnie kwestie funkcjonowania w społeczeństwie. No, społeczeństwo na przykład w krajach zachodnich jest bardziej empatyczne i rzadziej cię tutaj spotka jakiś rodzaj nienawiści ze strony, jakiś rodzaj zawiści ze strony innego człowieka. Tutaj generalnie w krajach zachodnich ludzie są bardziej pomocni względem siebie, bo oni są tego wyuczeni, bo oni mają to we krwi i oni to praktykują od pokoleń, dlatego oni to sobie jakby przekazują w genach. Ja wiem, że ja tutaj nie krytykuję Polaków, bo sam jestem Polakiem i bardzo lubię Polaków, ale my Polacy jednak mamy tą swoją mentalność. Lubimy być zazdrośni, lubimy być zawistni. No, lubimy po prostu nawet podpieprzać kogoś. No, działać nawet na dwie fronty, na dwa fronty, mówić co innego, myśleć co innego, do kogoś innego mówić na tego, a do tamtego na tego. Same kwestie załatwiania w polskich urzędach coś nadal jest, ja jeżdżę do Polski na wakacje i bywam tam w urzędach, więc wiem, że nadal jeszcze panuje coś takiego, kiedy ty jesteś traktowany jako przedmiot, a nie podmiot, kiedy ty jesteś traktowany z góry, kiedy ty jesteś tak naprawdę przez urzędnika traktowany jako jego własność. Kwestie nawet rejestracji samochodu w Polsce, nadal się musisz tam wystać za tymi tablicami w kolejkach, tutaj wszystko robisz online. Także trzeba wziąć pod uwagę te wszystkie aspekty życia, bo jeżeli ktoś był na emigracji w UK jeden rok, to jakby nie zdążył się jeszcze przestawić do tego innego życia, do tego innego podejścia człowieka do człowieka. Natomiast jeżeli ty tu byłeś już 5 czy 10 lat, niezależnie czy jesteś singlem, czy masz rodzinę, to już przywykłeś do innego systemu życia, to na 100% przywykłeś. Chociaż możesz czuć gdzieś tam głęboko wewnątrz siebie, że chcesz wrócić do tej Polski, bo jesteś Polakiem, to jednocześnie jest coś, co ci przeszkadza i czasem po prostu ja uważam, że na siłę wracamy do Polski, bo kierujemy się tylko tym samym faktem, że jestem Polakiem i tęsknię za Polską, ale gdzieś cząstka ciebie już się przyzwyczaiła do życia godniejszego i to nie chodzi mi tylko o wynagrodzenie, tylko właśnie o te aspekty, które wymieniłem. A więc nie podejmujmy decyzji pochopnie o powrocie do Polski, bo ta decyzja być może będzie twoją życiową decyzją, być może ta decyzja spowoduje, w jakim kierunku ty w przyszłości pójdziesz, a to, czy pójdziesz w dobrym kierunku, to właśnie dlatego musisz przestać podejmować decyzje pochopnie. Ja wiem, że powrót do Polski jest kuszącą perspektywą i przyznam się szczerze, że dla mnie też, chociaż mówiłem, że moja ojczyzna może być gdziekolwiek na świecie, ale nadal gdzieś tam powrót do Polski jest dla mnie kuszącą perspektywą. Mimo wszystko, że ja nie pracuję na etacie, ja pracuję prawie że w 100% online, więc mógłbym tą pracę przenieść również do Polski, ale powstrzymuje mnie właśnie wiele takich aspektów, o których powiedziałem. Ja wiem, że ja mam rodziców w Polsce, ja mam siostry w Polsce, ja mam generalnie rodzinę w Polsce, ale moim życiem będę żyć tylko ja, nie moja rodzina. I to ja, ewentualnie mój partner, moje dziecko ma być szczęśliwe. Dlatego no wiadomo, że też aspekty, powody, dla których podejmujemy decyzje o powrocie bądź pozostaniu będą na pewno inne u singla niż u osoby, która ma rodzinę, no bo rodzina będzie się jeszcze opierać na decyzji swojego partnera, będzie się też opierać na opinii swojego dziecka, bo na przykład dziecko urodziło się w UK czy gdzieś w innym państwie na emigracji, więc dziecko już będzie zupełnie inaczej to postrzegać.
Więc w takiej sytuacji też zachęcam do pytania o opinię naszego dziecka. Nieważne, że dziecko ma 5, czy 6, czy 13 lat. Uważam, że decyzja dziecka jest też tutaj również bardzo, bardzo ważna, bo dziecko dorasta i tworzy swoją przyszłość, a my pomagamy w tworzeniu przyszłości naszym dzieciom, więc stwórzmy mu taką przyszłość, jaką on by chciał. No przejdźmy też na jakieś kompromisy, wiadomo, bo o swoje też musimy, my jako rodzice, o siebie też musimy się troszczyć, tak? Troszczyć. Dzieci są bardzo ważne, ale my też musimy być szczęśliwi, więc na pewno nie należy podejmować też w 100% decyzji za dziecko. Ja tak uważam, należy to przegadać z dzieckiem, przemyśleć wspólnie i naprawdę zastanowić się. Natomiast jeśli jesteś singlem, to też musisz na to popatrzeć, że wrócisz do Polski, no dobrze, może będziesz zarabiał te 2,5 tysiąca, 3 tysiące złotych, ale to nadal będzie ten stosunek zarobków do wydatków nadal będzie mniej korzystny dla Polski niż dla na przykład Wielkiej Brytanii. I długo Polska nie dogoni Wielkiej Brytanii, a jest tak naprawdę jeden prosty powód, dlaczego tak będzie. Mimo wszystko, że sytuacja ekonomiczna i gospodarcza w Polsce się poprawiła, to nadal Polska jest krajem o bardzo wysokim stopniu zadłużenia i to zadłużenie się pogłębia. Tutaj nie chcę rzucać żadnych liczb, ale to jest coś około 1 300 000 000, o ile się nie mylę. Takie Polska ma zadłużenie. Więc zważając na to zadłużenie, jakie teraz Polska ma, to no nie mamy szans, żeby nagle minimalne wynagrodzenie czy średnie wynagrodzenie nagle gwałtownie skoczyło do góry, inflacja zmalała, a ceny się ustabilizowały na danym poziomie. Tu nie trzeba być ekonomistą, żeby to właśnie w ten sposób rozkminić. Dlatego zastanów się, nie podejmuj pochopnie decyzji. Ten film nie miał na celu zatrzymania cię w najmigracji, ani też zatrzymania cię w Polsce, ani czy tam wysłania cię do Polski z emigracji. Ten film miał na celu przeanalizować, czy warto wracać do Polski. I teraz na koniec powiem tak. Jeżeli jesteś osobą lub masz rodzinę i macie już taką sytuację, że macie naprawdę uzbierane dużo pieniędzy poprzez, nie wiem, 15 lat mieszkania w UK, macie tam 100 tysięcy funtów uzbierane, czy 200 tysięcy funtów uzbierane, w Polsce już rozkręcacie pomału jakąś firmę lub macie perspektywy naprawdę dobrej pracy, ale to takiej pracy za, nie wiem, 4-5 tysięcy na łebka minimum, no to uważam, że wtedy warto nawet dość szybko podjąć decyzję, że wtedy warto nawet być może nie patrzeć na te aspekty, o których mówiłem, no bo dlaczego? No bo jedziesz do tej Polski, budujesz, czy tam kupujesz sobie mieszkanie, rozkręciłeś jakąś firmę, czy idziesz do pracy, zarabiasz 4-5 tysięcy złotych, twoja żona zarabia 4-5 tysięcy złotych, no i generalnie żyjecie sobie już naprawdę na dobrym poziomie wtedy w Polsce, nie musząc wyjeżdżać na emigrację. Co prawda nadal są te aspekty, które wam mogą przeszkadzać, czyli zawiść, nienawiść, brak empatii, mentalność Polaków, ale jako ludzie dobrze zarabiający, dobrze sytuowani, to jakoś poradzicie sobie z tym prędzej, bo częściej was będzie wtedy na przykład stać, żeby wyjeżdżać gdzieś na weekendy, będzie was stać, żeby wyjeżdżać częściej na wakacje, nie tylko raz do roku, tylko na przykład będzie was stać, żeby wyjeżdżać 5 albo 6 razy do roku na wakacje, więc lub po prostu w każdy weekend zamykać się w jakiejś chacie leśnej gdzieś w górach, więc jakby możecie od tego zgiełku miejskiego, od tej zawiści ludzkiej możecie uciekać. Ale jeżeli macie być osobami skazanymi na pracę od całymi dniami i pozwalać sobie na wakacje tylko raz na rok i cały czas siedzieć na przykład, być jakby w tym kołowrotku pomiędzy domem, pracą, a podróżą do pracy wśród ludzi o smutnych minach i tak cały czas ta spirala ma się nakręcać wokół waszego życia, to no warto przemyśleć. Ktoś może powiedzieć, że tutaj w UK ta spirala też się nakręca. No moi drodzy, to też właśnie tak jak powiedziałem, zależy od waszego życia, bo ja tu wielokrotnie na swoim kanale udowadniałem i nie tylko ja, jest wiele takich kanałów, które udowadnia, że w UK naprawdę, jeżeli nie jesteś rozrzutny, czyli nie jesteś osobą taką, którą w głowie są tylko imprezy i własne przyjemności, to naprawdę jesteś w stanie tutaj odkładać sobie co miesiąc jakąś kwotę pieniędzy, która pozwala ci w każdy weekend gdzieś na przykład wyjeżdżać, czy w każdy weekend sprawiać sobie jakąś przyjemność, jeździć na wakacje częściej niż raz do roku,
i przede wszystkim przebywać wśród ludzi, którzy nie mają jakby zgorzkniałych min, nie mają smutnych min, przebywać wokół ludzi, którzy są jakby w stosunku do ciebie szczerzy, są empatyczni, chętnie ci pomogą. No, takie poczucie bycia człowiekiem, poczucie humanizmu jest w Wielkiej Brytanii na pewno większe niż w Polsce. Tego się nie boję powiedzieć. Także zastanówcie się przed podejmowaniem pochopnej decyzji. Perspektywa powrotu do Polski jest kuszącą perspektywą, dla mnie również, ale moim życiem i życiem mojej rodziny będziemy żyć tylko my, a nie moja rodzina. Więc to, że moja rodzina tęskni za mną, a ja tęsknię za moją rodziną, którą pozostają w Polsce, to jest to niewystarczające, żeby rzucać wszystko i pochopnie wracać do Polski. Dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że włączycie się do rozmowy. Proszę Was o komentarz, udostępnianie i lajka.